przepisami odludnymi musieliśmy obniżyć wynagrodzenie pana wójta, niezależnie od tego, czy chciał, czy nie chciał. My też nie chcieliśmy, chcieliśmy nagrodzić za wykonanie budżetu i za działania. Niemniej jednak to nie od nas zależy. Proponuję przeczytać projekt uchwały dnia wynagrodzenia pana wójta. Uchwała gminy Sokoły w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Sokoły. Na podstawie artykułu uchwala się, co następuje. Paragraf numer 1. Ustala się wynagrodzenie wójta gminy Sokół Józefa Zajkowskiego o wymiarze miesięcznym w następujących wysokościach. Czyli pierwsze. Wynagrodzenie zasadnicze 4700. Drugie. Dodatek funkcyjny 1900. Trzecie. Dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcjonalnego w kwocie 2640 zł. Czwarte. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Paragraf numer 2. Traci moc uchwała numer 1 na 4 na 2014 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Sokół. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 roku.